Witamy w Grudziądzu. W dniu dzisiejszym gości pan w Wyższej Szkole Demokracji i rozmawia z dwoma grupami studentów. Bardzo mi się podoba ta Wyższa Szkoła Demokracji. Widzę tu takie bardzo wolnościowe nastawienie, wolnościowe w sensie otwartości myśli, otwartości debaty, więc jeśli uczelnia w ten sposób kształci, to znaczy, że jest ważną uczelnią i ta atmosfera służy takiej głębokości myślenia, uczy tolerancji, uczy szacunku dla innych racji. Wyższa Szkoła Demokracji jest ważną naukową placówką. Wiele trudnych tematów i tak można powiedzieć z ostrej rury. Między innymi temat smoleński, który tutaj wzbudził wśród publiczności duże zainteresowanie. Jak mówi pan redaktor, że z ostrej rury, to ja się może z tym nie zgadzam, bo myślę, że tak za ostro i politycznie i za drapieżnie odbywa się rozmowa na temat Smoleńska i działa zespół Antoniego Macierewicza. Tam dzieją się niedobre rzeczy i myślę, że taka atmosfera i udawanie, że się coś wyjaśnia, no, powoduje zaciemnianie tej katastrofy, o czym mówią ostatnie sondaże. Kiedy przeprowadzono sondaż, okazało się, że te prace zespołu Macierewicza zdezorientowały już ponad 50% czy około 50% Polaków i oni nawet nie wiedzą, co się wyjaśnia, co się chce wyjaśnić, co się wyjaśniło, a czego się nie wyjaśnia. Stąd jeśli pojawi się możliwość rozwiązania tego zespołu zgodnie z obecnym regulaminem Sejmu, to jest niemożliwe. Ja oczywiście wpiszę się w rozwiązanie tego zespołu, bo posłowie powinni zajmować się pracą na rzecz Polaków, a nie budować jakieś piramidalne teorie, z których z wyjątkiem gniewu i nienawiści niewiele wynika. Nie sądzi pan, panie marszałku, że trochę media podłapały temat i ciągną ten temat smoleński? Podoba im się to, bo ma dużą oglądalność, bo pobudza ludzi i w pewnym sensie tworzy takie tło właśnie dla tej komisji Macierewicza, że to media kreują Macierewicza na takiego herosa. Zgadzam się z pierwszą częścią wypowiedzi pana redaktora, że to media może niepotrzebnie stwarzają pole do takiego teatru. Z drugą już będę polemizował i na szczęście mam na to dowody, że heros z Macierewicza to na pewno nie wyrośnie. Będzie to postać wciąż bardziej śmieszna i groteskowa, tylko że szkoda, że będzie dziać się to kosztem zadeptywania pamięci o ofiarach, bo na tym pamięć zdrowa traci, a pojawia się podział wobec tego, co powinno nas łączyć. Oczywiście Komisja Macierewicza, zostawmy ją teraz może z boku. A jak ocenia pan działanie rządu? O, bo tutaj też dużo takich i z państwa strony negatywnych opinii płynie. Platforma Obywatelska, ona z całą pewnością jest liderem w obiecywaniu. Obiecywała różnym środowiskom. To podczas dzisiejszego spotkania pani, która jest sołtysem w jakiejś wsi, mówiła o tym, ile Platforma naobiecywała i później tego nie dotrzymała. Myślę, że jeśli się coś obiecało, to przynajmniej trzeba w części chcieć to spełnić, ale pytanie, dlaczego nie w całości, a nie budować wizerunek dobrego wujka w kampanii wyborczej, a później nieudanego realizatora w czasie kadencji. Ale Polacy i myślę mieszkańcy Grudziądza też już dość mają obietnic i chcieliby takich, którzy jeśli obiecają, to spełnią. Tych, którzy rządzą, trzeba rozliczać. Nie mogą nieustannie, tak jak Platforma Obywatelska, mówić zrobimy, wymyślimy, pomyślimy, wykonamy. Bo to jest nieustannie czas przyszły. Ktoś, kto rządzi tyle lat, powinien już mówić w czasie przeszłym. Powinien mówić, że zrobił, że dokonał, że wykonał, że zbudował i tylko to ma sens. Więc Platforma Obywatelska zawodzi, ale jej notowania i poparcie w sondażach są wciąż niższe, więc myślę, że Platforma Obywatelska na pewno nie obroni w najbliższych wyborach, jakie by one nie były, swojej liderskiej pozycji, dlatego że nie rozmawia z ludźmi, często cechuje ją buta, zarozumiałość, a wobec ludzi, w tym mieszkańców Grudziądza, każdego z nas, każda władza powinna podchodzić pokornie. Spotyka się pan z młodzieżą, starszą i młodszą, tak jak tutaj. Zostawmy tematy smoleńskie. O co jeszcze pytają? Jakie inne tematy poza Smoleńskiem, poza tą walką PiS-u i Platformy pojawiają się?
takie spotkania. O dziwo, to o co pytają ludzie nie jest przedmiotem takiej debaty telewizyjnej, radiowej. Okazuje się, że ludzie żyją zupełnie innymi problemami. Oni chcieliby wiedzieć, czy w życiu im będzie lepiej, czy problemy, które im dokuczają, będą wreszcie rozwiązane, czy nie. Czy będzie zależeć rozwój tego kraju od rządzących, czy nie. O to pytają. Nie pytają o to, co się pojawia tak za często, jak pan redaktor zauważył w telewizji. Katastrofa smoleńska już ludzi nie interesuje. Oni chcieliby w tej sprawie mieć spokój. Chcieliby pamiętać o tragedii, o ofiarach, ale nie chcą, żeby tam były jakieś walki. Więc ludzie na spotkaniach pytają o zwyczajne problemy, które dotyczą ich codziennego życia. O to, czy w lodówce będzie więcej, czy mniej. Czy czynsze będą większe, czy nie. Czy bilety na komunikację miejską będą drożej, czy nie. Czy dróg będzie więcej, czy mniej. Czy bezpieczeństwo będzie większe. Czy edukacja będzie bardziej doskonała. Czy wieś się będzie rozwijać. To ludzi zaprząta. Nie interesują ich awantury polityczne. Nawet ludzie z niechęcią odnoszą się do tego. Sześciolatki do szkół i debata, która miała być w Sejmie, wielka burza wokoło. Można poznać pana zdanie odnośnie przesunięcia tej debaty? W jaki sposób tu działa opozycja, żeby jakoś wpłynąć na wynik głosowania? I państwa stanowisko, czy mógłbym dwa słówka prosić? Pod inicjatywą obywatelską zebrano 1 000 000 podpisów. Tego nie można lekceważyć, więc trzeba nad tym projektem obywatelskim rozmawiać. Z drugiej strony dzieci rozwijają się dziś szybciej niż kiedyś, więc sześciolatek może nadaje się do tego, żeby szedł do szkoły. Z tą różnicą, że władza, jeśli chce posyłać dzieci od 6 roku życia, to dzieci nie mogą przychodzić do pustej sali, gdzie brakuje jakiegoś wideo, gdzie brakuje najmniejszego wyposażenia. To warunki powinny czekać na sześciolatki, a nie sześciolatki na warunki. I tutaj rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u mocno zawodzi. Mieliśmy tutaj w Grudziądze taką konferencję, że sześciolatki, że miejsca w szkołach są przygotowane, ale z drugiej strony, tak jak tu pan marszałek mówił, już 3-latki czasami tablety obsługują. Zresztą to nawet jeden z argumentów podczas debaty sejmowej. Zgoda, więc dzieci rozwijają się szybciej, ale już może nie dyskutujmy na temat wcześniejszego posyłania dzieci do szkoły. Myślę, że sześciolatki powinny znaleźć jednak tam miejsce.